Ja to się siądę, bo w tej chwili chory jestem. 8 lat temu, panie wójcie, na zebraniu w Dobratyczach obiecał pan dla Waszczuka Mikołaja osobiście. Tak właśnie, no, proszę, żeby bez... dla mieszkańca i wystarczy. Dla mieszkańca, dla mieszkańca, tak, no, dla tak, mieszkańca, na zebraniu mieszkańców wsi obiecał pan od te oświetlenie. Teraz pan kręci, męci, oszukuje radnych i wszystkich w koło, że jak chodniczka nie ma, to te oświetlenie będzie oświetlać pole. Był pan w Kostomłotach, w Korzanówce, jest tam chodniczek? I gdzie oświetla? Gdzie jest oświetlenie? Co oświetla? Pole? Ja nie skończyłem jeszcze. W związku z brakiem zasięgu w telefonii komórkowej złożyłem petycję do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i w odpowiedzi przyjechały dwa samochody, sprawdziły stan faktyczny i obszerne pismo zostałem i wysłałem do pana, bo w tym piśmie było, że gmina jest w kompetencji gminy jest pomóc mieszkańcom wsi. A pan nie raczył nawet odpisać na te pismo. 28 sierpnia złożyłem, pan do tej pory pan mnie nie odpisał. Jeśli chodzi o świetlicę, to wszystko, pan Filipek mówił, to wszystko jest to sprawy bieżące. W tej chwili nic nie zostało, został zaczęty remont parę lat temu i nie został skończony. Obiecał pan na piśmie ogrzewanie w tym roku, w ostatnim kwartale. Nie ma tego ogrzewania do dziś. Na ostatniej sesji bezczelnie pan kłamał, że skończył pan remont dróg do Kołpina i drogi dojazdowej do Pól. To miało być zrobione w kwietniu, pana podpis tam jest. 25 podpisów zebrałem, że nic tam nie w połowie tylko jest zrobione to. I pokaż pan, bo pan się sugeruje drogą do Korzanówki, pokaż pan pismo, że ja pisałem do pana o drogę do Korzanówki. Pokaż pan to pismo, bo pan podpiera się kłamstwami cały czas. Ja nie pisałem do pana o drogę do Korzanówki. Na oględziny tych dróg pan nie przyjechał do mnie, tylko radny pan wziął. Wziął pan radny, pojechał pan sobie z radną te drogi oglądać. A ja dla radnej naszej, tu radnej, zarzucałem parę tygodni temu, żeby ze mną pojechała i zobaczyła, bo mieszkańcy wiedzą, jakie są drogi, żeby ona jest chora, ona nie będzie jeździć. Ale ja nie udzieliłam głosu. Kontroluję, ma prawo się mieszkaniec wy. Ja nie mam. Ale panie sekretarzu, proszę dać się wypowiedzieć. Ale ja pana nie pytam, panie sekretarzu. No. Ja nie robię chaos, ja mówię prawdę. Prawdę pan nie chce słuchać? Ale wyraził odpowiedź pani radnej, więc. Panie sekretarzu, proszę dać się wypowiedzieć. Później pan. Ja chciałem pana Trocia spytać, czy pan pamięta, panie Troć, jak pan z Rylem działkę mnie zepsuł w Bukczynie, równarku. Pamięta pan? I co pan zrobił? Przyleciał do mnie. Janek nigdy nie zgłasza, ja to naprawię. Za ludzki dzień dwa ciągniki i koparka woziły ziemię czarno tam. Kto to za to zapłacił? Kto to za to zapłacił? Za te zepsucie działki pan. Gmina poniosła koszty. To kto zapłacił? Pan zapłacił, Ryl? A o konflikt, bo pan konfliktowy, że jestem sąsiadem, konflikt miałem. Ja panu powiem, jaki konflikt. Ja dwa lata walczyłem z panem też, bo pan zrobił konflikt. Sąsiad mnie zakopał podkłady na granicy, a pan co zrobił? Dwa lata ciągnął to i nic nie chciał pan zrobić. Dopiero jak złapałem was na kradzieży żwiru z Dobratyczach, mam to zdjęcie na to, to sprawę załatwił pan w ciągu 3 dni. Odpowiedz mi pan na to. Skończył pan już, tak?
Panie sołtysie, już pan skończył? Na chwileczkę. No, już może... I właśnie jak powiedziałem o tej kradzieży żwiru, zrobiłem zdjęcia i nagrania. I pan przez haszcze leciał pan do mnie: Janek, nie zgłaszaj na policję, ja panu wszystko zrobię. Było tak czy nie? Bo ja mam świadków na tej dokumenty. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Tak nie może być. 7 kwietnia pójdźmy na wybory.